Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj Wam pokażę, jak stworzyć swoje własne wyzwanie w Canwie. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do końca filmiku. Wchodzimy sobie w swoją przeglądarkę, w moim przypadku jest to Google. Wpisujemy w przeglądarce Canva i wchodzimy w plik. No i wybieramy sobie odpowiednie tło, takie jak Wam się tutaj podoba. Ja sobie poszukam i coś za chwilę znajdę. Wybrałam sobie takie delikatne różowe i na nim dzisiaj sobie będziemy pracować. No i sobie dzisiaj zrobimy wyzwanie zwierzątko. Wchodzimy tutaj w elementy, wyszukujemy, piszemy na przykład kot albo pies, szukamy coś takiego, co będzie dla Was odpowiednie. Może być to na przykład też wyzwanie nowe perfumy, fryzjer i wtedy wpisujecie tutaj w te elementy na przykład fryzjer, czy tam nowa perfuma, coś takiego i wtedy Wam wyskoczą takie różnego rodzaju przykładowe ikony, które będziecie mogli użyć. Na przykład ostatnio tutaj robiłam właśnie też zwierzątko i użyłam właśnie tutaj tej łapki. Również robiłam słoik oszczędnościowy, tutaj był pieniążek, który był darmowy, więc możliwości tutaj darmowych macie bardzo dużo, żeby stworzyć swoje własne wyzwania za darmo. Wystarczy je później wydrukować na kartce technicznej papieru. Macie faktycznie jednorazowego użytku, ale myślę, że i tak to będzie dużo taniej wychodziło, nie jeżeli byście musieli kupować laminarkę i to wszystko laminować. Więc my sobie wybierzemy tutaj znowu tą łapkę. Łapka wygląda w taki sposób i ja sobie za chwileczkę ją tutaj użyję i będziemy sobie robili wyzwanie zwierzątko. Możecie je nazwać kotek, piesek, jak Wam się tam podoba. Na początek wchodzimy jeszcze tutaj w tekst. Wybieramy nagłówek. Piszemy sobie wyzwanie zwierzątko. Coś takiego. Zmienimy sobie teraz czcionkę na moją ulubioną. Kto oglądał moje poprzednie filmy, to wie, jaka to jest czcionka, a mianowicie ta. Możecie tutaj napisać wyzwanie zwierzę, zwierzęta. Ja tutaj dałam wyzwanie zwierzątka, bo ja lubię bardzo dużo słów po prostu zdrabniać. I dajemy sobie tutaj do góry coś takiego. No i teraz wszystkie te łapki dajemy sobie w odpowiednich wielkościach. Tutaj możecie je wyciągać, pomniejszać, mogą być większe, mniejsze. Ja sobie zrobię takie średnie. No i teraz sobie odpowiednio ustawiamy. No i teraz przyszedł czas na to, żeby je skopiować. A więc tak, tutaj robimy, mamy takie coś jak powiel. Klikamy w to i lecimy tutaj po kolei, caluteńkie tło. No i mamy mniej więcej gotowy prawie status. Teraz tylko sobie jeszcze tworzymy jedną łapkę. Bierzemy ją tutaj na sam dół, praktycznie. Możemy ją sobie powiększyć, zmniejszyć, czy coś takiego. Ja sobie ją delikatnie zmniejszę, żeby fajnie to wyglądało. No i tutaj robimy dwukropek. Pauzę, kropkę z kreską, co tam chcecie. Przeciągamy tutaj w dół. Dopasowujemy oczywiście do wielkości łapki. No i możecie później tutaj po wydrukowaniu napisać sobie tutaj, że jedna łapka to jest 100 zł. Ewentualnie już tutaj od razu sobie piszecie, że na przykład łapka to jest 100 zł, 5 zł, jak tam po prostu chcecie. Więc kiedy mamy już tak gotowe wyzwanie, no to przechodzimy teraz do LibreOffice, żebyśmy mogli dopasować odpowiednią szerokość i wysokość. No standardowo. Wchodzimy tutaj w udostępnij. Tutaj mamy pobierz. Dalej będzie tutaj pobierz. Wychodzimy. Przechodzimy do naszego LibreOffice. Ja już mam tutaj zapisane na pulpicie. No i kiedy mamy już odtworzone z pulpitu, no to lecimy teraz do plików. Odtwarzamy. I mamy dzisiaj. Klikamy i pokazuje się nasze piękne wyzwanie. Klikamy na nasze wyzwanie. I tutaj mamy z boczku wielkość, wysokość i szerokość. U mnie wysokość jest to 15 cm.
a szerokość jest to 8. No i tak prezentuje się nasze gotowe wyzwanie. Do druku wystarczy, że klikniecie tutaj w drukarkę, połączycie się ze swoją drukarką i macie gotowe wyzwanie na swojej kartce. Jeśli jeszcze chcecie zrobić więcej niż jedno wyzwanie na stronie, no to robicie kopiuj, dalej macie wklej. No i macie gotowe dwa wyzwania na jednej stronie. Jeśli byście chcieli jeszcze stworzyć jedno na tej stronie, no to zrobicie tak samo, czyli wklej. Przechodzicie tutaj z boku, powinniście mieć coś takiego jak obrót. Obracamy o 90 stopni. No i proszę bardzo, macie wyzwanie gotowe w potrójnej ilości do wydrukowania na swoich kartkach i drukarkach. Mam nadzieję, że pomogłam, a jutro widzimy się już w ostatniej części nauki obsługi Canvy i pokażę Wam, jak stworzyć swój planer budżetowy. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia. Buźki, pa, pa.